Jest z nami Konrad, który na seminarium Aspiro jest już od 9 lat. Siemano Konrad. Cześć. Powiedz, jak zmieniło się seminarium Aspiro przez te 9 lat? Jesteś tutaj już bardzo długo, dłużej od nas. Co zaobserwowałeś? No, przede wszystkim myślę, że jest utrzymana ilość osób, czyli bardzo dużym powodzeniem cieszy się Aspiro. W zasadzie to odkąd tu i przyjeżdżam, to było ich dużo, no i na każdym seminarium praktycznie tak jest. Oczywiście są mniejsze i większe te seminaria, ale jak najbardziej. Największa wartość, jaką jesteś w stanie wyciągnąć z seminarium, będąc tutaj po raz pierwszy, to? Ja myślę, że kontakty. Że o to też często chodzi Kamilowi, jak nieraz rozmawialiśmy na ten temat, to dla niego są ważne właśnie te integracje, te momenty, kiedy ludzie zaczynają siadać po prostu przy jakimś trunku czy nie i po prostu luźno rozmawiać, to wtedy uruchamia się Aspiro. Prawdziwa magia Aspiro. Rozumiem. I ostatnie pytanie. Komu poleciłbyś przyjście na Aspiro? Każdemu. Przedsiębiorcy, który ma swoje młode dzieci, tak, nastolatka nawet już mógłby tu przyprowadzić. Student, człowiek na etacie, który chciałby coś zmienić i wyjść na przykład z tego etatu. Przedsiębiorca, który początkującym jest. Przedsiębiorca, który jest mocno rozwiniętym, z wielu pracowników zatrudnia, ale przecież nie wie wszystkiego, więc na Aspiro właśnie może go coś skłonić do rozwoju swojej firmy. Więc tak naprawdę Aspiro jest dla każdego. Super, bardzo Ci dziękuję i życzę udanej kolejnej już, to będzie 27. edycja seminariów w Twoim wydaniu. No, to może gdzieś być tyle. Super, do zobaczenia na integracji. Dzięki.